jest anty. Widzi pan? Dobra, dobra, ale idziemy powoli teraz. No. 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 Drugą stronę. Czuje pani, jak w drugą stronę wybija w górę? Tak. No. A jak szedłem z panem Błaszczyk, co? No to zależy od energii człowieka. To zależy od człowieka. Tak. Aha. Pan Błaszczyk ma te same fale co ja. No. I to wszystko ono. No ja ręką prawie nie trzymam. A niech pani sama spróbuje, proszę. Tak, oczywiście. W którą stronę ma iść? W którą to jest wyjątkowa sceptyczka, także tak, nawet różdżka nie chce działać tak jak trzeba. To, jak pan pójdzie w górę, tak? Ale to ma pozostać nieruchome. Przecież pan tu też się kręci. Nie. Nie. No dalej, dobra, zobaczymy. Dobra. Nie. Nie pracujemy tymi palcami. Tu żeby przyciskamy. Tak. Żeby nie ruszać żeby nimi. No i idziemy powoli. Tak? Wolno, wolno, wolno. No idź. No nie można dojść do końca pola i nic nie będzie. Nie ma energii, ja mogę nie ukręcić. Nie, no ewidentnie, ja... Nie, no to jest szok. Normalnie mi skręca w palcach. Nie, no bez zdań. Nie, jest pan stary. No ale... To może być kołek, nie musi być blisko. Kołek, który trzyma jedna osoba, a druga idzie i od tego sobie mierzy. Tu nie ma za głębokie. No nie, to wystarczyło tylko lekko trzymać. A może dlatego, że mniejsze kółko. Jeden trzyma, a drugi idzie. Mniejsze kółko. No dobrze, ale nie, ja się z panami się dalej nie zgadzam. Ale po co ktoś miałby to robić? A, no po co? No, ale po co ludzie malują przykład na ścianach w miastach grafiki? Bo mają z górem. Nie mają. No tutaj, to jest taki dobrze, sam dobry argument. Jeżeli ktoś maluje w mieście, to tak, po to, żeby wszyscy widzieli. No, to się tu jest pole, jest daleko od drogi, tu jest tak, pole, z jednej strony droga 200 metrów, a jak nie 300, tu 300. To zgodzę tylko. No i po co on by robił, żeby nikt go nie widział? No właśnie, no właśnie. Daleko. Tak, próbowałby. Tak, żeby nikt nie zauważył. Też grafiki powstają na slumsach różnych gdzieś tam. Ja zna pan historię tego piwa. No wreszcie go złapali, a wymalował kilkaset budynków, nie? I wreszcie go złapali. I przyznał się do tego się przez dwa... Ha. Oni może mają inne zdanie, ale ja mam też inne. 24. Mówię, zboże się podnosi, ponieważ tutaj nikogo nie było. Na pewno. Nie, nie, słuchajcie. Jest w zależności od tego, jak się zrobi piktogram. Czy ktokolwiek. Czy ludzie, czy nie ludzie. Czy nie ludzie. Słuchaj, złamane zboże, robione deską, ono w zasadzie nie wstaje. No tak, bo ono jest fizycznie zniszczone. Ono jest fizycznie zniszczone. Przełamane. A tu jest jakby. To są takie, ja to jakby mgła, jakby siła jakaś. Nie? To wszystko, ale potem to są lewostronne. Lewostronne. To są wszystkie lewostronne. A jeden mi mówiłeś, bo tam, tam. Ja je nazywam maźnięciami. Słuchajcie, ja. Oni siedzieli w Wylatowie i czekali na wielki piktogram, a ja siedziałem w młynach. W młynach w 2006 roku powstało 168. No, to kto by się w to bał? Było tak jak tutaj, bo w młynach jest tak jak. To jest Boże jak może. Ja wróciłem z Egiptu i zaraz przyjechałem, położyłem się na tej, na ambonie myśliwskiej, wziąłem lornetki, aparaty, kamery i czekałem na ewentualnych fałszerzy, chociaż wiedziałem, że... Małe szanse, że się nie, że to nie ludzie robią, bo w młynach powstawały w dzień. Ludzie robili na polu, przerywali buraki przy drodze. No. I poszli tam o 6, nie? Bo to jeszcze wtedy jest chłodno. I kiedy o 1 szli na obiad, to zauważyli, rano idąc, zauważyli obok siebie 6 piktogramów. W młynach było tak, że ja odszedłem no, gdzieś na taką odległość z tą rodziną, którzy tam mieszkali, od tych zarośli. I został chłopiec, taki 15-letni. I ten chłopiec udał się w kierunku leśniczówki, tak jakby tam. Ale mówi, że coś go tknęło, a myśmy się zatrzymywali, paliśmy papierosy, szliśmy spokojnie tam na kawę. Mhm. I w pewnym momencie on mówi, że kiedy się odwrócił, zauważył jakiś rozbłysk. I wrócił się, zaczął krzyczeć na nas i wrócił się. I kiedy się wróciliśmy, no to były chyba 3 czy 4 piktogramy. Jeden zrobili, nazwaliśmy to autostradą. Taki bez celu. I co dzień go dorysowywali. Znaczy tam w młynach siedziały niesamowite rzeczy. No i miałem później taki właśnie moment, że siedziałem tam piątek, sobotę i niedzielę. Nikt nie wiedział, że ja tam jestem, nie? A piktogramy powstawały. I jest niedziela, ja zszedłem, cisza, ludzie w kościele, gdzieś 11. I tak sobie zapaliłem papierosa i pomyślałem sobie, a dobrze, że miałem włączony aparat. Taka cisza mógłby teraz powstać. Słuchajcie, jakby coś zareagowało na moje myśli.
Słyszę szum, odwracam się, tak gdzieś w odległości 8-10 metrów. Kładzie się piktogram. Mniej więcej taki. Ale nagrane pan nie ma tego? Nie no, zacząłem robić zdjęcia seryjne. I na jednym ze zdjęć, zrobiłem ich 7 czy 8, na jednym ze zdjęć, pogoda była jak dzisiaj, na jednym ze zdjęć jest taka wirująca, czarna forma. W kształcie gruszki, tak. Zawsze mówiłem, że biała. Tak. Jak w filmie Zagubieni. Ale przecież Weronika Maliska, tam, tam no. Gdzieś w odległości, no ja wiem, jakby wam tu określić. To gdzie pan widział, jak się kładzie ten piktogram? W młynach. Młyny. W połowie odległości pomiędzy tym słupem. Weronika robiła zdjęcie i zrobiła trzech obcych w piktogramie, tylko ona miała aparat no, słaby. Słabej rozdzielczości, ale widać ich, zarysy dobrze widać. Ale na tyle się zachowała przytomnie, że za chwilę następny zaczęła robić zdjęcie. Z tym, że oni się nie zarejestrują takie, tam aparatowi dobremu. Oni wiedzą, jaki mamy sprzęt, trzymają się z daleka, żeby po prostu z taką gardą. Dziewczyna pod Włocławkiem na działce nakręciła, jak ufoludek mały spada na człowieka, na chwilę się go dotyka. Ale nakręciła to 1-3 megapiksela telefonem, bo ona nie kręciła, tylko grilla sobie kręciła. Teraz mi się kojarzy film Predator, takie są Coś takiego, nie? Kontraopcji. To już tam jest akurat... Ja wiem, że to brzmi jak science fiction, ale myślę, że... Ale po co te fakty, nie? Po co to wielu ludzi... Wrochowie, jak mogę gdzieś tam dalej... Myślę, że wielu ludzi nie ma wiedzy i po prostu... Na wszelki wypadek łatwiej jest powiedzieć, że to jest... No ktoś to zrobił. Słuchajcie, będę umierał, gdy mówił, że przy robieniu kijem taka dziura nie powstanie. Ja widziałem, robione kijem, to jest lejek normalny o takiej średnicy. A jeszcze jak wyciągasz, to się buja. Tak, no. A do ideologii można do każdego... A tamten taki okrut. Zmierzył, odpuścił, a my się zagadaliśmy. 200? Nie, 23. Ale z drugiej strony... Zobaczymy, do ile dojdzie. Tu jest siła. Zaraz jeszcze chwilę tam pojedziemy zobaczyć. Tam jest ciekawie. No, tamte są teraz świeże. Świeże, no teraz. Parę godzin. Mogę na chwilę? Mogę na sekundę? Tak, proszę, proszę. Teraz niech się pani rozejrzy po niebie. Jest coś na niebie? Dookoła. Kilka chmurek. Nie, poza chmurkami. Dymu. Uwaga, że mnie odepnął. To zobaczymy teraz, czy coś wyjdzie na zdjęcie. No. To teraz jak chcecie UFO, to spróbuję je przywołać. O. Obejrzymy to. Leciała duża ważka. Jakby to kogoś interesowało. Taką stronę. No dobra, no bo to teraz nie będziemy patrzeć. Nie, to dopiero widać jest na ekranie. 77. 71. No. Wyższy jest jak ty. No bo tutaj co kawałek w każdym kręgu działa. Ta... No ja jestem potem ciekawy, żeby... 72. Tam było 67. Patrzmy tam do tego z tym snopkiem, do tego kręgu. Tam jest ciekawy. Tak, właśnie zapisane do środka. Panie Adamie, niech pan się wypowie. Jednoznacznie robota deski jak dla mnie, ale przede wszystkim ze względu na otwór na środku, ten odpalika, no i dwa złamania widać przy ślady deski są. Nawet widać tu. Chociaż no trudno powiedzieć, bo w tej chwili już trochę podeptaliśmy i nie wiadomo, które są nasze, które nie są nasze. Ale niektóre są takie dosyć wyglądające na starsze złamania. Czyli... Ja rozumiem, że pan robił takie rzeczy, tak? W grupie osób się też zajmowali. Nie, sam robiłem, nieraz z Mateuszem robiliśmy. Tak oficjalnie oczywiście. Rozumiem. A nie mi pan powie, tutaj jest 13 tych piktogramów o średnicy, około 3 metrów. Tutaj ten jest z trzema pierścieniami. Jaki byłby czas wykonania czegoś takiego przez jedną osobę? Wykonanie przez jedną osobę, wykonanie tego kółka, co tu mamy, średnicę 4 metrów z tymi pierścieniami. No jeżeli sam... Jedna osoba, trudno byłoby te pierścienie jednej osobie zrobić, no ale dlatego mamy ten palik w środku wbity. Żeby można było ładnie okręgi wytyczyć, no to 15 minut maksymalnie. Ile? 15 minut. Maksymalnie. 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 Czyli to jest najtrudniejsze, że tak powiem, dzieło. Te proste, bez kręgów, o średnicy około 3 metrów. No na pojedyncze takie to 3 minuty wystarczy. 3 minuty.
Znaczy moglibyśmy pokazać, no nie, ale to... No deseczkę odpowiednią, zgoda właściciela pola i możemy robić. Tu może pan pofilmować, zobaczyć, jak widzimy tutaj idzie ścieżka. Tak. I mamy rozdzielone i tu się wciął deską trochę za bardzo w tą stronę. I później się odwrócił i idzie normalnie. I jeszcze jedno zgadza pytanie się, z ciekawości. Czy pana zdaniem to ktoś miejscowy robił? Czy... Raczej na pewno ktoś wie o tym, wie bynajmniej ktoś miejscowy. Ktoś miejscowy na to robił, czy ktoś miejscowy wie, kto to robił? To jest najprawdopodobne, że wie albo uczestniczy w robieniu. Bo przyjezdni, jeżeli robią, to robią bardzo, bardziej skomplikowane. Grupa z Bydgoszczy robiła, robili w Strzyżawie, w Trzeciewcu, w Mąkowarsku kilka razy. Nigdy u siebie. No zresztą w Bydgoszczy to trudno pole znaleźć. Czyli pan, bo ja w życiu o tym nie słyszałem, że są grupy, które w tym się, że tak powiem, no ta grupa w Bydgoszczy, bawią. Grupa w Bydgoszczy jest dosyć taka wyspecjalizowana, profesjonalna, która się tam przyznała oficjalnie. Niby do Bydgoszczy stąd 80 km. Oni robią. No nie, no tutaj oni by nie przyjechali, nie zrobiliby takiego czegoś. Jakby zrobili wzorek, to by zrobili na 100 metrów i bardzo skomplikowane. Oni spróbowali pójść wymiarowe jakieś z zachowaniem perspektywy. No, tak, tego głowa Balottiego. Co wystrzygli w tym. We Włoszech wystrzygli na polu głowę Balottiego z tyłu. No też na przykład. Wychodźcie tu. Jak byście to zrobili? Bolek, słucham cię. Proszę o interpretację. Zobacz. To jest zrobione ręką. Jak? Zaczesywane. No ale gdzie by wstał? Bolek wam pokaże nawet jak to się robi. Za chwilę. Dobra, czy moglibyśmy to zrobić? No, coś ciekawego można. Sekcja podsumowanie, to my z chęcią posłuchamy, tak? Tutaj się od zewnątrz. No. Do środka. Nie od środka do zewnątrz, tylko od zewnątrz do środka. Tam jest drugi początek. No bo prawdopodobnie tutaj weszło im się za daleko głęboko deską i trzeba było coś postawić, żeby przykryć ślady. Ja mam w każdym razie całkowicie odmienne zdanie. No ja wiem, bo jak zawsze mam odmienne zdanie. Ja teraz zobaczę, czy to działa. No właśnie. Tam działało. O, widzicie? Wyrywa. I co? No i tutaj nie widać, że stało. To tak jakby jakieś promienie były. Jakieś... No co kiedyś zobaczymy. Mam jednego kolegę, który poszedł ze mną na upa, żeby powiedział, bo ten zrobili rzeczywiście obcy, a tam się na prawdopodobieństwo pozostali. Wiesz co? Adam, wiesz co? No się domyślam. No. To śladów nie ma tu jak. No ile tam pokazuje ten Geiger? Na razie jest 41. Aha. Tam był 70. A mierzyliście 72 już poza kręgami? Mierzyliście już? Nie, jeszcze nie. Zaraz zbadamy, bo to mnie też interesuje. Ja no, ale pytał pan o tło i tło teoretycznie jest 25. No tak, ale jeszcze zobaczymy na tym polu, bo może ono w ogóle ma podwyższone. No właśnie, to mi chodzi, na tym polu nie zawsze. O, tu mamy następne. No to tam, tak jak na tym zdjęciu to dopiero. Śladów nie ma. Adam. Chodź, 70, tak? W tych granicach. A... Jakie to jednostki? No, są tamte Becquerele. Odnośnie tutaj pana Macieja i tego przyciągania tej różdżki, jak są te... Tak, no tylko to działa. To bez dwóch zdań. W miejscu zrobienia przez człowieka też tak samo się. No właśnie tu pan Bolesław mi to powiedział. Nie wiedziałem, że kształt powoduje wytwarzanie się właśnie... Wie pan co, no, ja robiłem, jeszcze będąc przekonany o tym, że za kręgami stoi jakaś siła wyższa. Adam, robimy, nie? Panie Macieju, jakie wrażenia? Po spotkaniu z panem jestem znacznie bardziej sceptyczny. Dobrze, ta wypowiedź jest bardzo ważna. Owal, no tak, na rycie nie było przedstawione. Nie, nie. Nie. Powiedz Kasiu, jakie wrażenia? Oryginał czy nie oryginał? No dużo szczegółów widać, bo są pętle robione w zbożu. No to czym zrobi? Deską nie zrobi pętle, sznurkiem też nie zrobi, tylko to jest jakby przez wir. Zaplecione. Niektórych były te dziurki, niektórych było tak jakby kamień, jakby naciśnięte pięścią i tak ładnie okrągłe. Jedziemy do Gałczynka. Dobra. Teraz dokładniejsze. Tam są dwa. Tam mały i tam jeszcze cztery są. Tutaj to tak przy ziemi, wiesz? Co?
Tam też. Perfekcji doszli. Hej. Bo też nie widział z nim. Ty, ale zobacz, tutaj jest trawa. Fajne. I tu nie ma żadnych śladów. No niech nie na ten barski przyjdzie, bo to... jest taki pierścień, a tam nie siadło. Widzicie, jeszcze nie siadło, tak jakby w powietrzu. No, jeszcze tak. Tam też nie siadło. Aha, to też jest, tam trzy pola. Panowie, to przestaje być zabawne, słuchajcie. Stwierdzam. Położył to dobrze, nie? Jest otwór! No Barski twierdzi, że ta dziura to w ogóle ma inne. Zobaczcie, pręcik. Cieniut, no. Proszę, tak wygląda piktogram. 8,5. Tak? No, bo tu słońce świeci, nie widzę. Dobra, dziękuję. Co, tam jest dziura? Jest dziura. No teraz tylko zobaczymy. Bo tu nic nie był, zobacz. Jak tu widać ładnie. No. Patrz, żyta są stojące, jemu trzeba powiedzieć, niech on tu zrobi. O, patrz, zobacz, 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 mnie wygina. A tu jest... Tu człowiek już był. Nie. O, widzisz, tu jest, patrz. Tak, a widzisz? Tutaj jest ślad od buta chyba, odciśnięty. No, tu już tutaj łazili. No, tutaj też ślad, o. No bo to już łaziny, to jest niemożliwe. A zobacz, jakby było tym... A teraz tu... Patrz, na krawędzi nic. O. Mała dziurka. No jest, jest. To tak wygląda, jakby coś tu stanęło. No tak samo, no gdzie tu jest? To jest widać, że to jest jakiś wir. Silny wir. Zobaczcie, jak tu jest położone. Szok! O, zobacz, 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 co robi. Ale zobacz, jak ono tutaj... Zobacz, nawet to, co tu ciągnikiem widzisz jechał. Zobacz, zobacz. Jak? Te. Zobacz, te kołnierze. O, zobacz, te mi to wali. A ty wiesz, że... O, tak, aż do góry mi to wali. Kurde. Widziałeś? Jaka siła? Teraz tu. O, tak samo. Tak, jest, są takie proste linie. Natomiast tu masz różnicę co najmniej 10 metrów. Ja mogę przejść przez środek, dookoła. Nie ma ani żywy, ani śladu. No właśnie, ja też to zwróciłem uwagę. Na to. Ale na środku zawsze to są dwie rzeczy. Żywy i siatka geotermiczna. Siatki geotermicznej przeciętny ruszasz nie wyczuwa, natomiast żyły wyczuwa. I gdybym poszedł przez to pole, przez 10 metrów w tym owsie, znajdę 4 żyły. W tej chwili nie, tu nie ma ani jednej, tylko na środku. A wystarczy 6 metrów granicowych, tak, nie? Tak, tak. I już jest. Ja to samo zrobię. Ja to wnioskuję, że albo ten, nie wiem, co, ten kształt, o, to panowie dobrze zasugerowali, że może ten kształt powoduje niwelowanie działania żył i sprowadza to działanie tylko do punktu, nie? Punktu w środku, albo do, nie mam wytłumaczenia. Idę teraz do środka.
No właśnie, zobaczymy z różdżką. A co to piszczy? 63. Zakończył uwierzenie. Zobaczcie, mi to wygina. I środek bierze nowo. Jest to tak siła duża, że chociaż trzymam, to i tak... Ale co, znaczy widać na zdjęciu? Tak, ale nie teraz. Tam. A nad nim jest taka energia na skraju zdjęcia. Tak? A ja to dzisiaj wam prześlę, bo... Źle? Ale no to ja jeszcze rozpytę zdjęcie. Ja będę z kulą. Po ręki masz kulę. No to mnie też nie pan zrobił. Też. No właśnie, wejdźcie obaj sobie tam. Ja muszę wejść z drugiej strony. A może idźcie panowie, niech jeden idzie z jednej strony, a drugi z drugiej i w środku się spotkacie. A tam też jest koło? Tam? Też. Ale tego nie widziałem. Taką masz kulę jak piłka od palanta. Koło lewej ręki. Koło lewej? Tak. A nie jest to odblask od cygnetu? Nie. No nie mam zegarka, teraz nie masz chyba też. Albo może tak będę. Panowie, jak zwykle czekam na fachową wypowiedź. Panie Adamie, panie Bolesławie. Ale boleczek tam nasz ładnie połamany. Widzisz tutaj? Tu. Zobacz. Tak, ale ty szukasz tego. Nie, tego nie szukam, to tak przy okazji pokazuję, szukam czegoś innego. Jeszcze czegoś innego. To jest dowód, że one nie są ugięte, tylko są połamane, nie? Mechanicznie. To jest Boże załamane. Zawsze można powiedzieć, że Upoludek wyszedł ze spotka i deską podepnął. Tak, już to podparłem tutaj. Nie, to nie jest to. To będzie jakiś pewnie... I to robaszek. Normiczka jakaś. Robaszek? Tak. Aha. Na pewno. Raz czemu przy drodze, raz czemu daleko od drogi. O, ja tu idziemy w to. O. Słuchajcie, a znajdziecie. Było coś bite? Czy tutaj coś było bite właśnie? Chciałbym... Nie, za połamanie to tam na pewno coś znajdę, ale... Lokalizować. Chodzi mi o to, czy połamanie było... Nie wiem, to jest... To jest taki mniej więcej środek. Za głęką. Mogę ci pokazać, z czego szukam. Zrobić to mogę ręką, żeby ci pokazać, z czego szukam. Niech pan powie, czego pan szuka? Szukam takiego miejsca, gdzie ewidentnie widać ślady deski, czyli gdzie deska przygniotła zboże i gdzie mamy złamane, no zademonstruję tutaj sztucznie, ale widzę, że tego to będzie problem znaleźć. Jak mamy krawędź deski, przygniotła i na krawędzi zboże, jest załamane. I na krawędzi jest 5 dźbeł załamanych, powiedzmy w taki sposób, ale tu złamałem teraz ręką. Rozumiem. Złamałem ręką i tego nie widzę już. Jest tak, takie gęste zboże. Także jest gęste, młode, sztywne, że trudno to znaleźć. Że nawet gdzie wiem, że sam złamałem przed chwilą, już nie mogę tego znaleźć. Także będzie trudno. To czyli krótko mówiąc, panie Adamie, znając pana podejście sceptyczne i jasne, podtrzymuje pan to stanowisko. I szukam dowodów, żeby przekonać innych do tego stanowiska. Dobrze. Czyli deska 1,20 m. Nie, węższa tutaj. Aha, węższa. 80 cm. 80. 80. No dobrze. Nogą robiliśmy. Panowie, no to pięknie. Będzie 80. Nagrywam, żeby to cała gmina wiedziała o tym. Wygląda poziom promieniowania, tu że tak powiem, teraz. Poza kręgami. Zobacz, tylko 6 było. A, palipo. Zobacz, jeszcze raz niech idzie. Jeszcze raz. Poziom promieniowania poza kręgami. Teraz jest więcej. 6 i pika, czyli zakończył pomiar i więcej. 10. Zaraz jest 10. A tam nie, 11. 62. A Paweł, to jest ważne, bo ty reprezentujesz zaraz urząd. To jest. Ja was wszystkich reprezentuję. Składzę. I te wszystkich ładzie. Przybyszy. Przybyszy też. No, przybyszy jako gości oczywiście. No, no.
Przepraszam, czy ja też mam robić za tłumacza? No ale to w życiu się raz może zdarzyć. Już patrzę, że tam jest jakiś nadajnik. No tam to jest, no, wiadomo, to są dwa nawet, bo są dwa maszty. To one mogą zakłócać, mogą emitować. Ale co? Promieniowanie elektrowania. No oczywiście, ale raczej w poziomie, a nie, że tak powiem. No w poziomie. W dół. I już koniec, więcej nie pójdzie. 27 jest. Nie idzie. No idzie jeszcze. Jak ja podszedłem, to idzie, już jest 30. Ty może jesteś zabombany. 33. Panie Macieju. A może my? Nie no. Kaziu, ile ty możesz mieć tych poczekajcie. Raz skoczy na 50. O, zobacz. O, zobacz. Się skacze. Widzicie? No ale on wykazuje alfa, beta, gamma. A on takiego pikania nie ma, jak ten typowy licznik taki... Geigerowski. Znaczy on jest geigerowski, tylko że bezdźwięczny. On cyfrowy. 46. Puszczę. O, 7. No już cofnąć się nie cofnie, najwyżej zobaczymy. No nie będę, zobaczymy. Jeszcze skacze. A pan, panie Marcinie, z pozycji reportera, jak to widzi? 50. Ja nie mogę... Nie, to może być tak, nie, że człowiek ma taką energię, że dotknie. On nie może mówić swojego stanowiska, bo jeszcze chce tu z nami pobyć trochę. Słuchajcie, jak przyjechała teściowa do... Ja jestem od opisywania życia. Rzeczywistości. Chodzi o rzeczywistości. Żeby ta dziewczyna chciała, tak, żeby kto z nią rozmawiał, ty Paweł rozmawiałeś, tak? Ona dopiero może po jakimś czasie, tak, jest w gościu pod Koninem. Zapomniałem, tam jest takie miasteczko, 15 km od Słupca. To jest ten, który, nie wiem czy pamiętacie ten przypadek Wolskiego, no nie. Pan to może tak, ale kolega to za młody. Ja? W 78 roku w lesie jechał rolnik w konia, Wolski, Jan. I oni go wzięli na pokład. Rozmawiali z nim, tam go badali. A to słyszałem. I ci sami spotkali na grzybach pod Koninem tego kierowcę, miał wtedy 30 chyba 4 lata. I to byli ci sami, bo myśmy wtedy celowo, Zbyszek już nie żyje, Blania Wolnar, taki najuczciwszy badacz w Polsce. Myśmy wprowadzili wtedy celowo elementy dezinformujące. To znaczy podaliśmy, że oni mieli czarne zęby, bo to te oliwkowe twarze, nie? Że mieli tutaj okrąg czerwony, w którym błyskało światło. I to wpuściliśmy w media. No to mieliśmy 9 zgłoszeń, z czego 6 mówili o tych czarnych zębach, że widzieli tego, czyli wiedzieliśmy, ale nie mówiliśmy tego dopiero. Wiedzieliśmy, że bujają. Sugestia. Natomiast tych 3 dzieci w przyrownicy nie mówiły, on nie mówił, jeszcze taki jeden gość. A on mówi, że pojechał na grzyby, wrócił wcześniej z pracy, pojechał na grzyby. To był chyba wrzesień. I mówi, że była wycinka, nie? A za tą wycinką był las. I mówi, zobaczył budkę białą, taką jak mówił Wolski. I mówi, kurwa, tak sobie pomyślał, no jak ci robotnicy tam te budkę przywieźli, skoro są pościnane drzewa i jeszcze nie zwiezione. I w pewnym momencie zobaczył to, co Wolski mówił, że ta budka się otwiera jak konserwa. I zobaczył 2 istoty stojące, a 2 wcześniej, i 2 zeszły i zaczęły iść w jego kierunku. Bo widziały go, nie? No to w sumie było, no ile tam, z 80 metrów. Oni doszli do niego, zaczęli mu oglądać motor. Ta jedna istota tak przycisnęła ten motor, on wiedział, że to nie ludzie, bo Wolski to nie wiedział. Wolski miał wtedy 70 kilka lat i on myślał, że to ktoś się przebrał, albo że to, jak on mówił, cudacy, potworacy, ale on, w jego umyśle się nie kojarzyło inna cywilizacja. On nie miał takiego pojęcia, jeśli chodzi o Wolskiego. Natomiast on mówi, że on zrozumiał, że to są obcy, że to nie są ludzie. I kiedy oni do niego podeszli, tak na 2 metry, jak pan, a jedna istota zaczęła iść do niego, ale wahała się. Widać było w oczach, że się waha. Te oczy skośne, jak na tyku. I on mówi, nie wie, czy sam, bo nie bał się. Generalnie był trochę zaszokowany, ale nie bał. I on nie wie, czy sam, czy oni go zasugerowali, że on wyciągnął do niego rękę. Do tego obcego. A on się wahał, ale w końcu mu podał rękę. Mówi, że była taka w dotyku miękka, jak atłas.
I ten jeden tak usiadł na tym, no, miał chyba WFM-kę czy WSK. I tak naciskał, a drugi miał w ręku coś, mówi, że terkotało. Czy kamerę jakąś, no trudno powiedzieć. Mówi, nic nie zejdzie na głos. Cholera wie. No, w każdym razie jakieś urządzenie, które terkotało. I zapytał się go, co to są te grzyby w koszu, nie? No to on im mówi, że... Aha, no to oni pokiwali głową, takie grymaty, jakby się uśmiechnęli. I w pewnym momencie on mówi, że chciał od nich się oddalić, bo zaczął się bać. Zaczęło to do niego docierać. Więc mówi, że zasugerował im, że im pokaże, jak jeździ to urządzenie. No to oni tak zadowoleni przytaknęli. I on wsiadł, zaczął jechać i tak odjechał 10 metrów, zajechał za taką górkę, zgasił ten motor i się położył. A ponieważ dołem było mniej gałęzi, więc ich obserwował, widziałem nogi, nie? Więc oni jeszcze chwilę pochodzili i nagle z tego statku rozległ się taki buczek. 3 razy. I oni nie śpiesząc się wrócili do tego statku. Weszli. To się zamknęło jak konserwa, nie było żadnych śladów. I on zaczął się wznosić i jak tak wzniósł się na połowę brzuszek, takich mniej więcej jak te, to jak strzelił, on po prostu w ułamku sekundy zniknął gdzieś w niebie. To mówi, że jeszcze te brzuszki od tego tak się kołysały. Takie duże, nie? Takie drzewo. Ale dlaczego nie mówię? Bo dotarłem do niego 3 lata temu. Facet jest tak zaszczuty. Ja mówię, że pan to nie chce na tym temat. A jak ten w Szczecinku, co opowiada, że tam numer 3 rozmawiało? I wznosili się i poszli, te klapa się odwróciła. I widział i tam też na gesty tam prowadzi. Dobra, ja już uciekam. No, powoli się zgramy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, bo tutaj jeszcze będzie tych piktogramów, będzie jak młyna. Ten największy, 40 metrów, co miał z tymi czułkami. Macie jakiś dowód na to? Ja nie muszę mieć dowodu. Bo to chyba robiłem. Bo sam to robiłem. Nie, nie robiłem. Dlatego ja się wylatowym nie zajmowałem, tylko się młynami zajmowałem. A te młyny gdzie są? No za strzelę. Strzela. Strzela na Polskę, na koniec, tak? No, na koniec. A w innych regionach Polski to nie występuje? To co się działo w młynach, to się wylatowi nie działo nigdy. Bo to było obok nas dzień. Przeszedłeś 100 metrów i powstawał za tą pistolę. Ale jak ktoś nie był, to pierdolił głupoty. No ale Staszek, no jakie tam piktogramy były w tych młynach? Gdzie no tak, są tylko, zdjęcia, jajka? Adaś, tylko ja nie mówię tu o... Nie, ale powiedz mi jedną rzecz. Wracamy do gdzie tematu. Masz encyklopedię, która mówi, jakie powinny być piktogramy? Nie, no ja nie mówię. Ja mówię o wielkości. Mówię nie ma, chwili, nie? Przyznaję, że wiemy, że nic nie wiemy. No. Co wybierzemy jakąś koncepcję, to się wszystko robi. Nie no, ja też zawsze mówię, że może spodek wylądować, wyjść kosmicie z deskami deptać. Ja myślę, że oni też tutaj, tak może być. Ja myślę, że oni tutaj dla was ten numer z dziurką zrobią. Żeby było się czemu dziwić. Żeby było się czemu dziwić. Żeby się wydawało, że wyjechaliśmy. Nie, nie jest możliwe na tej głębokości, żeby nie było obrotami. Chcecie zdjęcie w tle z UFO? No i pokażę. Dobra, to teraz ufologię jest pierwszy i wejdą w przyjęcie. Ale tym jednym śladem. Stare. One mogły nawet powstać. No, ale to jest to, jak się robi takie kolory. Zobaczcie, to w te kolejne może. Ja mu czekam. No stara, to drugi chciałbym. Zobacz. Ciągle. Zobaczcie, daje się, że... Tak, właśnie tego pierścienia? No, tak samo.
nam. Dziura od wbicia ten. Paweł z filmu. Zbliżenie tylko. Aha, to jest dziurka. Tak. Dziura jest, od boku. O, to jest specjalny kołek. To pręcik stalowy mógłby. Tak. Kołek drewniany. Albo drewniany, to może. Aparat, no, ciekawe to jest, naprawdę. To jest ciekawa rzecz. Kolejne dowody na to, że to jest podpucha. To się ma moich ulubionych miejscach. Mamy, że tu jest, a nie wiem. No co? No ale zobacz. Adam. O, dalej jest. Ale zobacz promieniowanie. O, tak, tak. Wygląda. Ale jakie to jest? Magnetyczne? Nie. Nie, nie, tam. No ale to jest taki poziom tła, czy jest wyższy? No, poziom tła jest średnio 20, średnio jest 18-19. A tu jest 60. Ale rośnie, poczekamy. O, rośnie, ale ja 59. Nie, 66. 7, o, 0. Mierzę od nowa, 67. Ja wcale, panowie, ja wcale nie twierdzę, że ten kołek był do robienia piktogramu. Bo musicie sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Kiedy się nocą robi, to ten kołek musiałby ktoś trzymać nieruchomo. No, no. Tutaj niech pan jeszcze nie wsadza może, żeby pan nie naruszył mi struktury. O, dotąd. No, to głęboko. Tak. To rozwijał. Słuchajcie, nie jest naruszona struktura. Bo tak. Kołek, kiedy używa się sznurka, to on się chybocze. No właśnie. I tu powinno być obruszone, natomiast tu jest idealnie, precyzyjnie i mimo że to tyle dni było, to jednak deszcz nie pomógł, nie rozmył tego, to mnie. Deszcz był przecież silny tutaj. To mnie zastanawia. A kiedy to powstało? To są świeże. Znaczy, lotnia latała w poniedziałek. No. Nie było. I w poniedziałek to już było właśnie, bo zarejestrowała to lotnia. W poniedziałek czy we wtorek? Lotnia? Paweł? We wtorek, przepraszam. A dzisiaj mamy czwartek. I deszcz kiedy padał? Wczoraj nie padało, czyli od wtorku nie padało. Padał w nocy z wtorku na środę. No ale 5 mm spadło, bo ją deszczony. Ta gigant burza była z poniedziałku na wtorek. No to jeszcze wcześniejsza, a potem była druga burza. Padało miejsca, tylko nie wykluczone, że mogło tu nie padać. No właśnie, zobaczymy. Ona jest jakby idealnie. Musiał przy robieniu musi się ruszać. I ta dziura byłaby w kształcie Staszka. Ona jest idealnie, także ja nie sądzę, żeby ona była. Przy tej głębokości wbicia Staszek klęta, jak on był taki gruby. Jeden trzyma, 15. Nawet jakbyś go wyrywał. Ciągnie. To obruszysz. Obruszę, ale jak to powstało z tygodnia temu, to po tych deszczach. Nie, no oni mówią, że. Dopiero w momencie jak ścisnę. A czemu, skąd wiecie, że półtora tygodnia temu się zostawiłem, żebyście zobaczyli, co? Bo to się podnosi. A nie, to nie świadczy o tym, że półtora tygodnia. Pan Ogonowski inaczej trzyma, ja trzymam. Może zbadajmy te w różnych miejscach, ten małpa. Ale to chwyt nie ma znaczenia. Jak to masz? Te dwa palce trzeba widzieć, te opuszki dwa, a ten kciuk przyciska. Tylko trzema palcami, trzy palce, nic więcej, nie cztery. Trzy. Te dwa, a ten przycisk. O. Specjalnie zobaczyć. I to popatrz, to się nie rusza, to stoi w miejscu. Nie wyginam. Specjalnie zostawiłem.